15 grudzień 2017 rok. W dniu dzisiejszym kończymy montaż ciężki części ciśnieniowej kotła. Montaż ciężki będzie polegał na zamknięciu ścian leja. Ściany leja łącznie z bandażami zimnymi i gorącymi zostały przy pomocy siłowników podciągnięte do pozycji pionowej. A jak mocno? Bardzo. No to jest dość duży ciężar, także no tak to musi być. Musisz założyć do poziomu, nie bójcie się po takim skosie. Następnie to, co będziemy potem widzieli, przy pomocy siłowników hydraulicznych lej kotła zostanie zamknięty. Obecnie znajdujemy się na poziomie tutaj góra rusztowania 35 metrów. To co widzimy, to jest platforma tak zwana robocza, która służy do spawania ścian skośnych i również odgięć palników. Tak jak tu widzimy, w narożnikach mamy, w każdym z narożników mamy po 3 palniki w środku i tutaj są te odgięcia. Tak jak widać, troszeczkę ten odcień inny farby jest. To są te odgięcia, które są tutaj spawane przez spawacze od wewnątrz z tej platformy. Platforma znajduje się na poziomie około 25 metrów. Pozostało nam jeszcze około 3,5 metra do zjechania, żeby było całkowicie platforma była na poziomie, można powiedzieć, zgięcia leja. Tutaj mamy na środku platformy specjalny luk ewakuacyjny. W razie jakiegoś poważnego wypadku na platformie, jakby się coś tutaj wydarzyło i powiedzmy byłby problem z poszkodowanym wyjść przez tutaj ten głaz i przez te rusztowania przeprowadzić, to można noszami opuścić człowieka za pomocą na przykład alpinistów, którzy mogą tego człowieka opuścić na tych noszach aż na poziom zero. Montaż ciężki kanału powietrza. Wciągamy do góry ten kanał. Został scalony w blok o wadze 40 ton i teraz jest montowany w pozycję docelową. W dniu dzisiejszym również demontujemy ostatni żuraw, który służył do montażu naprzód konstrukcji nośnej, a następnie konstrukcji drugorzędowej w budynku kotłowni. Stary, jakie potrzebujesz do rusztowania wpływ? Nie, bo oni tam nie mają w ogóle rusztowania. To jest taka operacja, dosyć taka poważna. No i to zwiastuje ostatni element, który podjeżdżamy lejem zimnym i na tym po prostu montaż ciężki tego kotła będzie zakończony. Dobra. Jak sobie przypominamy, w grudniu tamtego roku kończyliśmy montaż konstrukcji nośnej kotła. Po 12 miesiącach mamy zmontowaną konstrukcję nośną, konstrukcję drugorzędową, jak również kończymy montaż ciężkiej części ciśnieniowej. Do próby ciśnieniowej pozostało nam jeszcze niecałe 3 miesiące. Będą w tym okresie wykonywane prace spawalnicze, także liczymy na to, że z powodzeniem dotrzymamy tego terminu.